Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy sernik mojej synowej. Potrzebować będziemy kilogram sera, 6 jajek, pół szklanki kaszy manny, jedną szklankę cukru, jeden budyń. 40 gram ma budyń. Płaską łyżeczkę proszku do pieczenia. 200 ml śmietanki 30-procentowej. Kilogram sera. Ser przełożę do robota. I utrę na puszystą masę. Jeżeli nie mamy, to jajka ubijamy, a ser przepuszczamy 3 razy przez maszynkę do mielenia mięsa. Tutaj mam dużą garść rodzynek i 2 łyżki mąki pszennej. Rodzynki okruszyłam w mące. A formę 17 na 27 cm mam wyłożoną biszkoptami. I teraz opruszę to kakao i masę serową ucieramy na puszysto. Tak. Formę mamy przygotowaną i teraz ser przekładam i uruchamiamy robot i ucieramy na puszystą masę. Masę serową już mam idealnie utartą i teraz będziemy wykładać ser. Pierwszą warstwę wykładamy delikatnie, ponieważ tu jest kakao, a później dodam rodzynki i już możemy wyłożyć całością. Już jest idealnie i teraz do pozostałej masy serowej dołożę rodzynki. I wyłożę można to zrobić w misce, ale ja z oszczędności robię misce od robota. I teraz wylewamy pozostały ser. Sernik będziemy piekli godzinę czasu w 170 stopniach. Później otwieramy drzwiczki i studzimy przy otwartych drzwiczkach. Tak przygotowany sernik synowej wędruje do piekarnika na godzinę czasu. I tak oto sernik synowej jest upieczony. Wierzch możemy polać rozpuszczoną czekoladą lub opruszyć cukrem pudrem. Ja opruszam cukrem pudrem. I ukroimy. Wygląda w przekroju sernik synowej. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Sernik synowej.